Baron Wolfstein skrył twarz w dłoniach, a z jego gardła wydobył się warkot. Nagle zapach krwi żony i dziatek stał się bardziej intensywny. Ciało barona nabrzmiało masą mięśni. Pyszny strój opadł w strzępach na marmurową posadzkę. Ukochany, ty jesteś włochaty, ty jesteś wilkołakiem. Bianka pobladła. Co z naszą miłością? Odpowiedzią było przeraźliwe wycie. Wilkołaki to przerażające stworzenia. Od wieków budzące lęk w ludzkich opowieściach. Są to, najogólniej mówiąc, ludzie, którzy najczęściej w wyniku klątwy zyskują zdolność przemiany w krwiożercze bestie. Jednak wilkołaki to tylko jedna z wielu postaci terriantropów, istot zdolnych do przybrania zwierzęcych form. Świat Wiedźmina przedstawia terriantropów jako potężne i tajemnicze jednostki, łączące w sobie ludzką inteligencję i dziką naturę, co czyni je zarówno nieprzewidywalnymi, jak i niebezpiecznymi przeciwnikami. Pozwólcie, że opowiem wam o nich trochę więcej. Terriantrop to człowiek lub przedstawiciel innej humanoidalnej rasy, który w wyniku klątwy, magicznego rytuału lub innych okoliczności zostaje dotknięty chorobą, która zmienia go w zwierzę lub hybrydę człowieka i zwierzęcia podczas pełni księżyca. W te noce terriantrop traci kontrolę nad sobą i może stanowić śmiertelne zagrożenie dla wszystkich w pobliżu. Wbrew ludowym opowieściom, ugryzienie przez terriantropa rzadko prowadzi do zarażenia tą przypadłością, choć takiej rany nie powinno się bagatelizować. Choroby związane z terriantropią pojawiły się w świecie po koniunkcji sfer. Choć opisy innych stworzeń i schorzeń mogą być podobne, to nie należy mylić terriantropów z innymi zmiennokształtnymi stworzeniami, takimi jak chociażby aguary, które klasyfikuje się jako anteriony. Czyli de facto odwrotność terriantropii, to jest zwierzę zdolne do przybrania humanoidalnej formy. Terriantropem nie są też nieliczne osobniki obdarzone zdolnością polimorfii, czyli rzadką umiejętnością pozwalającą na dowolną zmianę formy. Istnieje jeszcze jedna bardzo ważna różnica między terriantropami a innymi przedstawicielami gatunku przeklętych. Otóż terriantropia jest dziedziczna. Zatem jeśli taki, dajmy na to, wilkołak będzie miał dziecko, to ono odziedziczy po rodzicach tę specyficzną przypadłość. Taki sposób otrzymania choroby sprawia, że zarażony ma większą kontrolę nad swoją postacią i swobodnie może się przeobrażać, nie czekając na pełnię księżyca. Terriantropy mogą żyć wśród innych i często to robią, ukrywając się w społeczeństwie, chociażby pod przykrywką myśliwego. Ci bardziej rozważni i empatyczni wybierają życie na odludziu, by nie stwarzać zagrożenia dla innych. Terriantropy nie przepadają za wampirami i vice versa. Co znacznie ciekawsze, to fakt, że terriantropy często noszą w sobie urazy wobec innych typów terriantropii. Trzeba jednak przyznać, że wszyscy objęci tą klątwą mają tendencję do nawiązywania więzi ze sobie podobnymi zwierzętami i czasem nawet polują razem z nimi. Wyleczenie terriantropii jest możliwe jedynie poprzez zdjęcie klątwy, co zwykle wymaga dużego cierpienia oraz cudzej lub osobistej straty. Do innych metod, które łagodzą objawy, można zaliczyć chociażby popularne ziele zwane tojadem. Wysuszone pęczki tej rośliny mogą nawet skutecznie odstraszyć terriantropy. Istnieje też lekarstwo wyjęte prosto z baśni, jakim jest odnalezienie prawdziwej miłości. Niestety dla osobników, którzy odziedziczyli terriantropię, nie ma już ratunku, ponieważ ich zdolności nie wynikają bezpośrednio z klątwy. Problem pojawia się również, gdy zarażeni zbyt mocno ulegają swej bestialskiej naturze. Wtedy usunięcie klątwy także nie jest możliwe, a jedynym i ostatecznym rozwiązaniem często staje się wynajęcie Wiedźmina. Przejdźmy teraz do omówienia znanych nam terriantropów.
Wilkołaki łączą w sobie najgorsze cechy zarówno wilka, jak i człowieka, czyli dziką żądzę krwi i prymitywną naturę bestii oraz okrucieństwo i wyrachowanie ludzkiego umysłu. Przemiana w wilkołaka następuje w sposób niekontrolowany i niechciany, a człowiek, który powraca do swojej ludzkiej postaci, zazwyczaj nie pamięta okropnych czynów, które popełnił jako bestia. Wilkołaki to stworzenia nocy, szczególnie aktywne podczas pełni księżyca. Zwykle polują samotnie, gdyż mało który przeciwnik dorównuje im siłą, szybkością i zdolnością błyskawicznej regeneracji. Potrafią też wykonywać olbrzymie skoki z zawrotną prędkością, co czyni walkę z nimi niezwykle trudnym zadaniem, nawet dla najlepiej przygotowanych łowców potworów. Jeśli jednak napotkają godnego rywala, potrafią wezwać wilki na pomoc. Obrona przed wilkołakiem jest trudnym wyzwaniem. Te stworzenia posiadają wyjątkowo potężną zdolność regeneracji zdrowia, jeszcze silniejszą niż gule. Skuteczną metodą neutralizacji tego aspektu będzie użycie bomb, takich jak czarcia purchawa czy księżycowy pył, które tymczasowo blokują zdolność regeneracji. Podpalenie bestii, krwawienie i trucizny mogą również ją spowolnić, choć nałożenie tych efektów jest nie lada wyzwaniem ze względu na prędkość, z jaką porusza się to stworzenie. Znak Irden również może być przydatny do spowolnienia wilkołaka, co sprawia, że walka w zwarciu staje się bezpieczniejsza. Igni i Axi natomiast mogą chwilowo unieruchomić bestię, dając możliwość oddania jednego lub dwóch celnych ciosów. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać o używaniu srebrnego miecza, najlepiej pokrytego olejem przeciwko przeklętym. Nie zawsze trzeba uciekać się do przemocy, bo klątwę, jak już wspomniałem, można zdjąć, ale ze względu na to, że nie ma pewnej jednej metody na jej usunięcie, to wiedźmin decydujący się na próbę zdjęcia klątwy musi uzbroić się w cierpliwość i odpowiedni sprzęt. Kolejnym szerzej znanym teriantropem jest niedźwiedziołak. Klątwa działa podobnie jak w przykładzie wilkołaka, ale te osobniki zmieniają się i spółfalają się głównie z niedźwiedziami. Ci głównie występują na archipelagu wysp Skellige. Legendy opowiadają o ludziach zwanych berserkerami, którzy w przypływie bitewnej furii zmieniali się w niedźwiedzie. W trakcie przemiany całkowicie tracą samoświadomość i opanowuje ich żądza krwi, którą muszą zaspokoić, aby powrócić do ludzkiej formy. Niewielu wierzy w te przerażające opowieści, a powinni, bo mimo że berserkowie ukrywają swoje umiejętności, to istnieją. W starożytnych pieśniach można doszukać się też wzmianek o masowych morderstwach i rzeziach dokonywanych przez te stworzenia. By dowiedzieć się o tym coś więcej, musimy zagłębić się w tę mroczniejszą stronę skeligijskich opowieści. Svalblot to dziki bóg, uosabiający najgorsze cechy człowieka i niedźwiedzia. Jest personifikacją bitewnej furii, okrucieństwa i niekończącej się walki. Jego wyznawcy czcili go poprzez okrutne rytuały, które były tak krwawe i przerażające, że nawet na Skellige, gdzie przemoc i wojna są elementami kultury, kult Svalbloda został uznany za zbyt brutalny. Z tego powodu po wojnie domowej, kiedy wyznawcy niemal zatopili wyspy we krwi, jarlowie zdecydowali się wypędzić wyznawców Svalbloda, wiążąc ich na bezżaglowych łodziach i wypuszczając na morze. Mimo tego jeden ośrodek kultu przetrwał, ukryty w górach Ardskellig. W jaskiniach kapłani zaczęli tworzyć bractwo wojowników niezależnych od skeligijskich klanów. Ci wojownicy, znani jako dzicy ludzie, byli poddawani brutalnym próbom, tak by przetrwali tylko najsilniejsi. W trakcie starożytnego rytuału kapłani w kontrolowanych warunkach przekształcali ich w berserków. Kult Svalbloda wciąż reprezentował niepowstrzymaną, niszczycielską siłę i krwiożerczość, a teriantropy zwane Wildkarlsami stali się jego narzędziem. Wildkarlsowie walczyli obok regularnych wojowników Skellige przez dekady, lecz utrzymywali swe powiązanie ze Svalblodem w tajemnicy. Dopiero po śmierci króla Brana Tirseacha jego żona Birna zwerbowała ich do zamachu mającego na celu przekształcenie Skellige w monarchię dziedziczną.
W tych wydarzeniach brał udział legendarny Geralt z Rivii, więc z pewnością jesteście z nimi zaznajomieni. Ciężko w ferworze walki odróżnić przemienionego berserkera od zwykłego niedźwiedzia. Jedynie drobne szczegóły anatomiczne, takie jak kształt języka i zębów, zdradzają, kto jest kim lub czym. Poza anatomicznymi różnicami, niedźwiedzia forma berserkera powinna być traktowana jak walka z prawdziwym niedźwiedziem, lub nawet dwoma, bo te teriantropy są znacznie twardsze, bardziej bezlitosne i trudniejsze do zabicia. Raz jeszcze przydatny okazuje się znak Igni i olej przeciwko przeklętym. Omówione do tej pory dwa rodzaje teriantropów są tymi najbardziej znanymi i opisanymi w świecie Wiedźmina, lecz poza nimi pojawia się jeszcze na chwilę wzmianka o innych osobach dotkniętych klątwą. Weźmy na ten przykład kotołaki. Te osobniki, jak nazwa wskazuje, przemieniają się w kocie humanoidy. Doskonale widzą w ciemności, można nawet powiedzieć, że radzą sobie w tym lepiej niż ich zwierzęcy odpowiednicy. Często przebywają wśród innych kotowatych, zarówno zwykłych dachowców, jak i ich dzikich, dalekich kuzynów jak pumy. Są też psołaki, świniołaki, dzikołaki, kretołaki, mlekołaki. Ja jestem mlecznym człowiekiem! No dobra, tu już za daleko odleciałem, ale wydaje się, że faktycznie teriantropy mogą przyjąć postać bardzo wielkiej ilości zwierząt, które naturalnie występują na kontynencie. Pewien hierofant z Rivii wykładał nawet raz teorię Geraltowi, zgodnie z którą uważał on, że wszystkie potworności i zwierzęta mają swoje miejsce w ekosystemie, w tym także teriantropy. Tak się jednak stało, że dwa dni później rozszarpał go szczurołak. Ale kto wie, może i miał rację, tylko przyszła jego pora. Jeszcze jeden łak, o którym czuję, że muszę tu wspomnieć, mimo iż te stworzenia wcale teriantropami nie są, to bobołak. Niewielki humanoidalny stworek. Są nieco wyższe od krasnoludów. Ich ciała pokrywa gęste futro, zazwyczaj brązowe lub czarne, ale z wiekiem przechodzi zawsze w siwy. Mają ostre pazury, ukryte w futrzastych dłoniach oraz doskonały słuch. Z wyglądu najbliżej im chyba do bobrów. Niech ich przyjazny wygląd was jednak nie zmyli, bo fizycznie bobołaki są silniejsze od ludzi, a do tego są niezwykle zwinne, co czyni je doskonałymi tropicielami i myśliwymi. Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ bobołaki są z natury rasą spokojną i pracowitą, żyjącą w harmonii z naturą i dbającą o swoje górskie siedziby. Miłość do gór to kolejna rzecz, która łączy ich z krasnoludami. Jednak w przeciwieństwie do nich, bobołaki nie zajmują się wydobywaniem surowców. Prowadzą spokojne życie w wysokogórskich miastach, które są jednak narażone na ataki z powodu braku umocnień. Starszyzna bobołaków pełni rolę zarówno liderów, jak i kapłanów, odprawiających rytuały oraz oddających cześć przodkom, którzy według wierzeń stali się duchami opiekującymi się ich społecznością. Zamiast oddawać cześć bogom, bobołaki czczą swoich bohaterów, z których każdy ma przypisane własne święto, podczas którego składa się ofiary na kamiennych ołtarzach. Jedną z takich bohaterek jest dla bobołaków zielarka Zeli, która odkryła rolnictwo i wprowadziła nowe sposoby wykorzystywania roślin do celów leczniczych. Ich pierwotne siedziby znajdowały się na południe od gór Amel, obejmując tereny dzisiejszego Nazairu, Metiny i Makturga. Niestety wraz z przybyciem elfów bobołaki zostały wyparte z ojczystych ziem i zmuszone do migracji na północ, głównie w kierunku Amel i Mahakamu. Mimo konfliktów, bobołaki starały się współpracować z krasnoludami i gnomami, wspomagając ich w potyczkach z Enseed. Później te istoty zetknęły się z ludźmi, którzy uważali ich futrzasty wygląd za dziki i niecywilizowany. Bobołakom zaś nie podobał się ludzki rozwój górnictwa i doszło do brutalnych starć, podczas których większość z bobołaków została zamordowana. Nieliczni, którzy przetrwali, zostali zamknięci w rezerwatach. Dziś największym schronieniem tych istot jest Mahakam. Na ten moment ode mnie to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.